Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 29 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, lecimy do pobliskiej jaskini, gdzie ostatnio znaleźliśmy Neka, który został zaatakowany przez kretoszczury. Nie zbadaliśmy jeszcze całej tej jaskini, więc myślę, że przyszła na to teraz odpowiednia pora i miejmy nadzieję, że znajdziemy tam coś fajnego i ciekawego. Mamy też parę zadań w dzienniku do zrobienia, zadań pobocznych, między innymi jedno znajduje się tam, gdzie ustroń żeglarza. Okej, już tak na starcie, czarny ten, goblin. I co wy tak klepiecie? Czy ja nie miałam full życia? No nie, jeden spadł mi do wody. No fuck. Dobra, zróbmy może tak. O fuck, dobra, nie chciałam tak, ale widzę, że mogę. Więc to jest jakiś plus. Wiecie co, powiem tak. Chyba nie zbierzemy sobie z tych goblinów niczego. Bo w sumie to wątpię, że one też coś przy sobie miały. Jakoś szczególnie. Także dajemy sobie, błagam, z tym spokój. Pewnie miały parę sztuk złota, może trochę lag. Nic szczególnego. Tutaj był Nek. A my wchodzimy oczywiście głębiej. W sumie ciemne grzyby mogę pozbierać, chociaż wydaje mi się, że mam w miarę dużo tych wszystkich grzybków. Sprawdzimy, co taki goblin miał przy sobie. Oczywiście miał zwykłą lagę. Więc tak jak mówię, raczej... Okej, mamy zębate ziele. Tam są jakieś topielce. Zastanawiam się, czy byliśmy w tej okolicy. Jak to w ogóle wygląda na mapie? Tylko może nie mapę miasta, tylko mapę całą. Mapa cała. Tu jest gdzieś, nie? Mapa miasta. Mapa wyspy. Idziemy w stronę jakby bagien. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Natomiast no, myślę, że możemy się rozejrzeć w okolicy tej jaskini. Jeżeli będzie tutaj dość niebezpiecznie, to oczywiście pójdziemy stąd po prostu. Nie będziemy wtedy ryzykować. Wydaje mi się, że teleportacji jakiejś żadnej tutaj nie będzie w okolicy. Zważywszy na fakt, iż niedaleko jest Winnica Rity. I tam, jak pamiętacie, jest ta jaskinia z tymi goblinami, które już wyciukaliśmy. Natomiast jest też tam dalsza część tej jaskini i są tam po prostu szkielety, które no raczej... Nie chciałabym z nimi mieć nic do czynienia. Widzę, że z tego goblina mogłabym zebrać co nieco akurat. No dobrze. Chodźmy dalej. Zobaczymy, czy tutaj jest jakaś zamknięta zatoka, czy można tutaj gdzieś przejść. No widzę, że w teorii można gdzieś iść. A w praktyce... Aha, jesteśmy w tym miejscu. No dobrze, sprawdźmy to miejsce w takim razie. Mamy topielca. Dawaj. O nie, to jest rzeczny... No fuck, no. Dobra, niestety. Może pójdziemy tak sobie... Nie chciałabym, żeby on mnie trafił jednak. Wiecie co? Wyjmę sobie kuszę. Ale ładne obrażenia wchodzą w ciebie z kuszy. Dobra, czyli mamy też już sposób na tych gnoi. Mamy też rzeczny mirt. Nie ma czego plądrować. Muzyka jest taka, jakby mnie ktoś jeszcze chciał bić. Gulasz z dzika na winie. Mamy dodatkowy punkt trafień. Niech będzie. I może zjemy sobie tą zupę rybną. Dobra, powinno być ok. Mamy łowisko w okolicy. Mamy jakąś tam zatoczkę. W stronę bagna, tak jak mówię, nie pójdziemy za bardzo. Ale nie zaszkodzi wejść tutaj. Mamy jakąś kopalnię. Tylko pytanie... Nie no, my umiemy wydobywać złoża, prawda? No jak najbardziej. Są pełzacze.
Spełzaczami już się mierzyliśmy, także to też nie powinien być jakiś duży problem. Mamy więcej topielców i mamy parę rzeczy w wodzie, więc musimy pamiętać o tym, żeby to wszystko sobie zebrać. Tutaj wygląda, jakbym na górę mogła wejść i coś znaleźć. Oprócz może bagowania się na skałach. Nie wiem, wejdę. Może coś tu jest. O, proszę, jak najbardziej. Szczaw królewski jest na górze. Pięknie. Takie rzeczy to ja lubię. Teraz byleby zejść tak, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Hop. Dobra, udało się. W takim razie zbadajmy sobie ten teren. Chociaż z drugiej strony wolałabym zawrócić aktualnie. Wolałabym zawrócić, zająć się zadaniami. Powiew północy, gorączka złota. Chociaż wiecie co, no tak ja, taki eksplor terenów jednak też się nam na coś przyda. Może znajdziemy jakieś miejsce, gdzie gard będzie mógł jakby zostać. Ale no w sumie nie wiem. Także... W ogóle przydałoby się, żebyśmy jakąś lepszą broń chyba znaleźli. Natomiast no na razie widzę, że są problemy z bronią. Okej, dałam się niestety dziabnąć raz, ale ten pełzacz jakoś dużo krzywdy mi nie wyrządził. Także to jest na pewno jakiś plus, tego nie mogę zebrać. A to co jest? Jakiś rozwalony wózek? O, shit, witam pana pełzacza. Gdzie muzyka jakaś, która by mnie informowała... Fuck. O tym, że mam jakiegoś przeciwnika do pokonania. Dobra, dałam się niestety poobijać, ale nie przejmujmy się. Im częściej będziemy się leczyć, tym też lepiej będzie dla nas. Zjedzmy więc ten wywar. Bardzo fajna, pożywna jakby potrawa. No i cóż, sprawdźmy też to złoże. Możemy trochę odłupać. Super, mamy parę samorodków. Ciekawi mnie, czy będzie jakiś pełzacz wojownik. I tak sobie zastanawiam się, czy ja już nie walczyłam przypadkiem z pełzaczem wojownikiem, bo powiem szczerze, że nie pamiętam. Natomiast takie zwykłe pełzaczątka są raczej w porządku. W ogóle musimy właśnie pochodzić i poekspić sobie trochę. Znowu. Także podejrzewam, że ten czas już jest blisko. I że za niedługo właśnie będziemy to robić. Cóż, i w ogóle podobno jest też tak, że złoża się odnawiają co jakiś czas w grze. Chociaż nie wiem na ile jest to prawdziwe, ponieważ podobno łowiska odnawiają się w trzecim i chyba w piątym rozdziale. A jak pamiętacie, w jednym miejscu mogłam już łowić parę razy teraz. Tam jest pełzacz wojownik. I tam też jest pełzacz wojownik. To co, może najpierw zejdziemy tutaj. Dawaj. Mi się wydaje, że już z pełzaczem wojownikiem się biłam. Ale nie dam sobie... O, Jesus Christ. Ale nie dam sobie uciąć ręki. Dobra, widzę, że wrócimy tutaj chyba później. Czyli chyba jednak się nie biłam. Albo mi po prostu tak bardzo kryty nie chciały wejść. Kurde, zastanawiam się, czy się biłam, czy się nie biłam. Była ta jedna właśnie jaskinia z tymi pełzaczami, ale tam chyba nie było wojownika, były zwykłe pełzacze. Także wrócimy jeszcze w to miejsce. Aktualnie udamy się, z tego co mi się wydaje, najlepiej byłoby udać się w stronę miasta. Nie, w stronę Ustronia Żeglarza, ponieważ tam mamy questa. Tam też są tereny, których nie zwiedzaliśmy, natomiast to są tereny przystosowane na późniejszy etap gry, jeżeli mogę to tak nazwać. To wiecie co? To wrócimy jeszcze tutaj. Tam jest jakieś ognisko. Na razie stąd chodźmy. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby, żeby tutaj być, żeby tutaj siedzieć. Moglibyśmy z wody pozbierać parę rzeczy, ale wiecie co? Jak tutaj wrócę, to wolę to wszystko za jednym zamachem zrobić. Tu są jaszczury, tam jest jakieś obozowisko.
No dobrze, na razie stąd idziemy. Może przejdziemy się tędy, nie będziemy szli przez te jaskinie. I zobaczymy, co czeka nas dalej. Idziemy w stronę Silbach, ponieważ tam mamy oczywiście w kaplicy miejsce, gdzie możemy się przeteleportować. Więc użyjemy go. Bo wydaje mi się, że bliżej nigdzie nie ma. Także wracamy w tamtą stronę. I tak, i zajmiemy się na pewno tym jednym zadaniem, które się nazywa Ta ryba nie śmierdzi. Honor robotnika, to też jest zadanie, które możemy się zająć. Dołączenie do gildii, to musimy do gildii iść po prostu, żeby nam dali jakiegoś questa. Ciekawe mnie, czy działa to tak samo jak w Gothiku 2 na przykład i w Gothiku 1, że wiecie, że idziemy na przykład do obu frakcji, tak? Czyli w tym wypadku do strażników, do Straży Miejskiej i do Gildii Kupieckiej Araxos. I na przykład wykonujemy zadania dla obu. I później, ostatecznie potem, jak już wykonamy te zadania, to wybieramy sobie miejsce, gdzie dołączamy. Zastanawiam się, czy tak można. Czy to nie jest przypadkiem tak, że jak już wybierzemy gildię, na przykład, to, że po prostu anuluje nam się zadanie z dołączeniem do straży. Także na pewno to sprawdzimy jeszcze dzisiaj, tak mi się przynajmniej wydaje, że nie powinniśmy mieć z tym większych problemów. Myślę sobie... Nie no, najlepiej będzie iść po prostu do kaplicy. Innej opcji za bardzo nie widzę. I zobaczymy, co nam to da. Do kaplicy przeteleportujemy się na stronie żeglarza. Bo ja mam tam teleporter, prawda? Nie pokiczkało mi się. Chyba nie. A przynajmniej mam taką nadzieję, że nie. Wiecie, już nie pamiętam, dokąd możemy się tepać, a dokąd nie, bo szczerze mówiąc, najbardziej to zawsze jesteśmy gdzieś tutaj w okolicy Silbach albo tego Wybrzeża Topielców, a nie teleportujemy się za bardzo nigdzie indziej. Ewentualnie do miasta. Ale no ja na razie tam nie chcę iść. Dobra, mam manę? Mam. To zróbmy tak. Wybierz lokalizację, mamy u stronie żeglarza. Tak mi się właśnie wydawało, że mam do tego miejsca teleporter. Tutaj były harpie chyba, z tego co kojarzę. Mam nadzieję, że sobie nie zrobię krzywdy. Nie, na szczęście nie. I tak, do kogo my mieliśmy się udać w tym ustroniu? Ta ryba nie śmierdzi. Liman. Współpraca z gildią kupiecką. Wydaje mi się, że ja z Limanem już kiedyś rozmawiałam, ale on nie miał chyba jakiejś większej właśnie, jakby to powiedzieć, linii dialogowej. Chcesz nieźle zarobić? Zależy w jaki sposób. Pracuję tylko uczciwie i tylko z uczciwymi ludźmi, więc jeśli lubisz cwaniaczyć, to żegnam. Wszystko w pełni uczciwie, nie bój nic. Jeden z członków gildii kupieckiej, handlarz Armar, chcę nawiązać z tobą współpracę. Gildia kupiecka i pełna uczciwość. Jakoś nie jestem przekonany. Wszyscy tutaj są tacy krystaliczni? Tylko ja i Balni razem służyliśmy w marynarce. To dziś nie wyzbyliśmy się wpojonych nam tam wartości. I nie mamy zamiaru tego robić w przyszłości. Powiedz, co mi przyjdzie z tej współpracy? Pewny zarobek. Najemnicy będą pilnować twoich towarów. Nie znam nikogo, kto by źle wyszedł na współpracy z gildią. Pewny zarobek. Gildia nie pozostaje dłużna swoim członkom. Wspaniale! Kiedy sprzedaję ryby na targu, to też od razu dostaję pieniądze. Najemnicy będą pilnować twoich towarów. Do tej pory jakoś sam dawałem sobie radę. Ryby nie są zbyt łakomym kąskiem dla bandytów i złodziei. A odgonić parę topielcy to nie problem. Serio? Nie znam nikogo, kto by źle wyszedł na współpracy z gildią. Może i tak, ale na pewno nikt nie zachował przy tym niezależności. Dobra, już dość usłyszałem. Z takimi opowieściami to lepiej iść do Balniego, nie do mnie. Chociaż też nie do końca, bo on woli wiarygodne historyjki. W każdym razie na mnie słowa za bardzo nie działają, a póki co, oprócz gadania, to nic innego nie robisz. Może mam zatańczyć i zaśpiewać? Co ty? Przeleżałeś tydzień pod stertą głazów, że takie pomysły przychodzą ci do głowy?
Udowodnij mi lepiej przydatność współpracy z Araxos, dzieciaku. W jaki sposób? Ostatnio wysłałem jednego chłopaka na połów. Gnojek do dzisiaj nie wrócił, chociaż w tym czasie powinien dawno załatwić sprawę. Najgorsze jest to, że miał ze sobą bardzo wysokiej jakości sieć z haczykami, do której łapiemy największe ryby. A nie, pomińmy fakt, że może mu coś być. Cóż, jak dla mnie to jedyne wytłumaczenie opóźnienia. Pogodziłem się z faktem, że może nie być z nim wszystko w porządku. Tak czy inaczej, jego teren połowów to akwen w okolicach plaży na wschód stąd. Zaraz za tym masywem skalnym. Popłyń tam i sprawdź, o co chodzi. Jeśli żyje, sprowadź go z powrotem, ale przede wszystkim rozglądaj się za siecią. Bez niej nasze obroty spadną na długi czas. Na wschód stąd, tak? Czyli rozumiem, że do tego całego Balina nie musimy iść, a wschód będzie w tamtą stronę. Jak to wygląda na mapie? No faktycznie, jest tam jakaś plaża. Nawet przez jakiś czas miałam w głowie to, żeby się tam udać na tę plażę, bo w sumie sobie pomyślałam, a dlaczego by nie? Ale no dobrze, w takim razie popłyńmy tam. Quest to quest. Może coś nam z tego dobrego wyjść. Zobaczymy. W ogóle też właśnie chciałabym się udać. Czy wy też to widzicie? Tam jest ciało? Czy o co chodzi? Przemoczona wiadomość. O kurde, halo. Dobra, przeczytamy ją później. Na razie udajemy się na plażę. Mam nadzieję, że nie ma tam jakichś żadnych, no, nie wiem czego. I wydaje mi się, że tam normalnie na dnie można znaleźć jakieś rzeczy. Mam też nadzieję, że żaden potwór morski to mnie nie zeżre. Nie wiem, no ale kazał nam popłynąć. Z tym, że może rozumiał, wiecie, popłynięcie, że łódką w sensie. A nie wpław. No dobrze, mamy jakąś plażę. Na razie nie widzę, żeby było tam coś bardzo niebezpiecznego. Przynajmniej chwilowo. Ale kto wie, może są tutaj te jakieś silniejsze topielce i może go po prostu zeżarły. Albo... topielce go chyba zeżarły. Chyba na pewno, wiecie? Widzę, że one coś jedzą. Ale zanim tam podejdę, to chciałabym tą przemoczoną wiadomość sprawdzić. Przemoczona wiadomość. To za Harolda. No dobrze, czyli widzę, że ktoś kogoś po prostu utopił i wsadził mu kartkę do kieszeni. Nie wiem. No jedzą ewidentnie jakieś ciało. O, tam jest ognisty jaszczur na górze. Dobra, wiecie co? No to nie było mądre chyba z mojej strony, chociaż tamten wrócił do jedzenia. No dawaj, co robisz? Dobra. Kurde, ten wygrzewający się ognisty jaszczur na plaży, nie? Srebrny puchar. Ryba. Za siecią oczywiście się rozejrzymy za niedługo. Jest też zwykła jaszczurka. Ale mi ładne kryty wlazły w tego topielca. To było ładne. Mamy zaginionego rybaka. Miał przy sobie pietruszkę, surowe mięso, niebieski bez, starą monetę, zniszczoną sieć rybacką oraz złoto. Ta ryba nie śmierdzi. Jak widać, jego łódka postanowiła się w ogóle wykoleić, jeżeli można to tak powiedzieć. Mamy miodek. Fajnie, bo wreszcie będę mogła dzięki temu nowe chyba wykorzystać jakieś przepisy. Wiecie, ognista jaszczurka to raczej nie jest coś, z czym chciałabym się mierzyć, ale z takim zwykłym jaszczurem to wydaje mi się, że powinniśmy dać radę. Witam cię serdecznie, panie jaszczuro. Chociaż w sumie... O, Jesus, z czym do ludzi?
Dobra, nie jesteś ani trochę trudna. Język jaszczura. Fajnie. Super. Trzeba przyznać, że jest naprawdę dobrze. Ciekawi mnie, czy jestem w stanie zdobyć tutaj jakieś otwierane musze na tej plaży. Tak, chyba nie za bardzo. W ogóle ona jest dosyć kamienista, ta plaża. Trzeba przyznać. Nie ma innej jaszczurki? Nie ma. Witam cię serdecznie. Pięknie. Wybaczcie, że wam nie wycinam tego, że bijemy potworki. Ale wiecie, to nie jest odcinek stricte taki z exploringu, tylko jednak wykonujemy questa, więc może nie będę jednak przesadzać. No, ognisty jaszczur to raczej nie ma opcji. Raczej go tutaj zostawię. Nie będę go zaczepiać. Ale on widzę, że bardzo chce zaczepić mnie. Na szczęście się odwrócił do mnie plecami. Dobrze, no w teorii mamy wszystko, ale jeszcze możemy coś znaleźć na tej plaży, więc wolę się rozejrzeć. Jeszcze tam też jedna chyba jaszczurka została, więc... Tam jest ryba. No, mogę to wino? Dziękuję. No dobrze, widzę, że się tak ładnie ustawiłyście w sumie. To są jakieś rzeczy. I coś tam leży chyba w oddali jeszcze. Wygląda mi na jakieś zwłoki. O cholera. Dobra. Zróbmy zapis, żeby ten jaszczur ognisty jednak nie postanowił, wiecie, spuścić mnie w pierdolu, bo się narobi. W teorii mogłabym go do wody chyba spróbować zwabić, ale wolałabym może nie. Okej, to jest ognisko. Trochę z daleka wyglądało jak jakieś ciało. Sprawdźmy, czy to jest wszystko w tym miejscu. Kurde, zrobiłam F5 zamiast wyciągnąć telekinezę. Ale no przynajmniej F5 też może być, nie obrażę się. Tam jest ryba. I to jest chyba wszystko, co mogę tutaj znaleźć. Ewentualnie możemy się jeszcze wspiąć chyba na te kamienie. Czy to mi coś da? No nie za bardzo. No nie za bardzo. To wiecie co? To podkradniemy jeszcze te ryby temu, tej jaszczurce. Ona tam niczego nie ma. Wygląda na to, że nie. Tu jest pięść wichru jeszcze schowana w beczce. I to chyba runa w ogóle. No dobrze, to co? Myślę, że wracamy w takim razie. Nic tutaj po nas. I tak się teraz zastanawiam. Myślę, że wrócimy do miasta. Bo mamy tam jeszcze to całe zadanie z tą Ramoną. Ja właśnie będę starała się raczej pomóc tym robotnikom niż jej. Co prawda dostalibyśmy od niej list polecający, ale tak naprawdę ten list już jest nam tak naprawdę niepotrzebny. No, jak wiecie, mamy już tak naprawdę full. Jesteśmy już obywatelami, więc listy polecające to już w ogóle nas nie obchodzą. Zadaniem głównym na razie też się nie będziemy jeszcze chwilowo zajmować. Wydaje mi się, że jak zrobimy te poboczne, które możemy, to dopiero wrócę do tych zadań głównych. Mamy zadanie, wiadomo, gorączka złota i to jest związane z naszym wujem i mamy też zadanie, żeby właśnie dołączyć do którejś z gildii. Także wydaje mi się, że te zadania będą ok na aktualny stan, żeby je zrobić. No. Kurde, to ciało wygląda tam tak dziwnie w tej wodzie. A czy tam... Nie, tam nie było nic na tej plaży już takiego. Tutaj jest właśnie dosyć bezpieczna ta plaża w porównaniu do tej na bursztynowym wybrzeżu. No dobrze. Nie wiem, czy nasz kochany Liam będzie zadowolony. Nie Liam, tylko Liman. Twój kolega nie żyje. Cholera!
Niedobrze. Był całkiem niezły. Co mu się stało? Zaatakowały go topielce. Przy jego ciele znalazłem też twoją cenną sieć. Trochę podniszczoną. Jednak straszne cholerstwa z tych topielców. Nawet bardziej niż z poborców podatkowych. Bardzo uszkodziły sieć? Pokaż. Masz. Sukinsyny! Kompletnie nie nadaje się do użytku. Na naprawę będę musiał wydać niemałą fortunę. Co z twoim zdaniem o gildii? Niezmienne! Nie okazałeś się przydatny, więc nie mam ochoty nawiązywać z nią współpracy. Serio? Przecież przyniosłem ci sieć. Tego chciałeś. Przyniosłeś mi zniszczoną sieć? Nic mi po takiej. Przekaż temu całemu armarowi, że nie zawrę z nim żadnej umowy. A gdybym załatwił ci za darmo naprawienie sieci? Nie masz szans! Taką sieć potrafi naprawić tylko Balni, a on zaraz wyrusza na połów. Jeśli przez ciebie będzie miał opóźnienie, to nie ręczę za siebie. Daj mi sieć, jakoś dam sobie radę. A żeś się uczepił? Niech ci będzie, pierz. Pamiętaj, jeśli przeszkodzisz Balniemu w pracy, to dowiem się o tym szybciej, niż będziesz w stanie powiedzieć Gildia Kupiecka. Dobrze, rozumiem. Okej. A Balni jest gdzie? Może już faktycznie wyruszył na połów? Nie wiem. Takie pytanie. Co mi w ogóle mówi dziennik? Bo ja tak, wiecie, chodzę. A może dziennik mi coś podpowie. Liman uznał, że przyniesienie mu zniszczonych sieci rybackich to za mało, by zgodził się nawiązać współpracę z Araxos. Balni mógłby je naprawić, ale nie może przez to opuścić połowu. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby szybko się z tym uwinął. Znajdę go w jaskini. Aha, czyli Balni jest tutaj. W tej jaskini, gdzie byliśmy. Biliśmy te szkielety gobliny. O, w ogóle widzę, że też muszle nowe chyba wyrzuciło na brzeg. Nie, wydawało mi się. No dobrze, no to spróbujmy coś poradzić. Nie wiem, czy się uda. Jest jeszcze tutaj? Jest. Cześć, Balni. Słyszałem, że potrafisz naprawiać sieci. Owszem. Co w związku z tym? Mam tutaj jedną zniszczoną. Mógłbyś ją dla mnie naprawić? Nie mam teraz czasu. Zaraz idę łowić. Wróć, kiedy skończę. Tylko, że zależy mi na czasie. Mi również, młodzieńcze. Przyjdź później. Mhm. A za parę sztuk złota zrobisz to teraz? Próbujesz mnie przekupić? Nie ma mowy. Nie dam się skusić czemuś tak prymitywnemu jak złoto. Jesteś pewien? Tak, młodzieńcze. Co to za pokolenie, żeby staremu weteranowi takie rzeczy proponować? Zejdź mi z oczu, nie chcę cię więcej widzieć. Ale... Precz! Kuźwa! Ale zjebałam. Okej, musimy znaleźć kogoś innego i że w ustroniu żeglarza nie będzie takiej osoby. To wiecie co? To może bursztynowe wybrzeże nam zostaje. No w sumie to niech będzie. To jest chyba jedyne miejsce, które mi przychodzi do głowy. No nie wiem, spróbujmy. Kuźwa, no. No ale co miałam mu powiedzieć? Miałam go nie opóźniać. No to może za parę sztuk złota by to zrobił. Czy ja dobrze idę? Nie, nie idę dobrze. Oj, Boże Święty. To nie chodzi o to, że ja go chciałam przekupić. Po prostu... Może chłop chciałby na tym coś zarobić, a nie naprawiać sieć za darmo, nie? A kogo to interesuje? Nie myślałam, że to zadanie będzie w ogóle aż tak długie. Spodziewałam się, że zrobimy je bardzo szybko. Wybrzeże topielców, Silbach, bursztynowe wybrzeże. To jest w ogóle latarnia morska, moglibyśmy się też tam udać. Dobra, bo musimy zejść na dół. Tutaj jest też ten stary topielec. Co wy na to, żebyśmy spróbowali go pokonać?
Wydaje mi się, że to nie mogłoby być aż tak głupie, tylko wręcz przeciwnie. Szczególnie, że teraz wydaje mi się, że byłabym w stanie to zrobić. I wydaje mi się, że on będzie przeciwnikiem, za którego dostaniemy jakby specjalne trofeum, bo jak pamiętacie, u Fridy mieliśmy możliwość sprzedania skór. I tam było coś takiego, jak właśnie, tak jakby, wiecie, taka właśnie skóra jakaś specjalna. Albo inaczej, były tam specjalne trofea i ten topielec wydaje mi się, że będzie takim specjalnym trofeem. No wiecie, jest starym topielcem, jest ogromny, jest duży przede wszystkim. Także no, spróbujmy tą paskudę ubić. Teraz, tak jak mówię, on nie powinien nam problemów raczej sprawiać. Szczególnie też, że nie zadajemy już aż takich obrażeń dużych. Dobra, cofam. Albo nie cofam. Tylko 120 expo za ciebie. Mamy skórę starego topielca. Tak jak sądziłam, coś za niego może być. Tutaj też możemy, widzę, że przejść tam na górę. Tam był też ten inny paskudny topielec. Albo on był tu w środku. Słyszę więcej topielcy, ale chyba ten z dołu się na mnie po prostu wkurza. Ciemny grzyb, mięso kopacza. Pozbierajmy to. Wiecie co? To zejdziemy sobie potem tam. Chociaż, kurde, jak już tu jestem, to może byśmy zeszli tam teraz. Bo dlaczego by nie? Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Kurczę, no... Wkurza mnie to, jak... Niektóre zadania, wiecie, tak się bardzo... tu są jakieś kanały? Gorzej, że się tutaj zbugowałam chyba. O stary. Dobra, zbugowałam się, musimy się wczytać. Niedobrze. To może zejdziemy jakoś inaczej, w jakiś inny sposób. Chyba, że tam można też dołem wejść. Ale wątpię. Ale przyznać trzeba, że to dosyć ciekawe miejsce. Ale wydaje mi się, że powinnam normalnie móc zejść. Bez jakichś większych problemów. Dobra. Stary topielec jest pokonany oczywiście. Zejdźmy tak. Okej, okay, jesteśmy w jakimś zalanym... Wow! Nic tutaj kompletnie... Oh fuck, nie, ja nie chcę do kanałów! Oh fuck, no! Myślałam, że to jest co... Ja nie chcę do kanałów... Ja nie chcę do kanałów F9... Dobra, nie wiedziałam, że to jest wejście do kanałów. Jakbym wiedziała, to bym w ogóle nawet tutaj nie schodziła. Ojej. Dobra, czyli rozumiem, jak będziemy szli przez kanały kiedyś tam w przyszłości, to możemy wychodzić w różne miejsca z tych kanałów, a nie konkretnie tylko, że on prowadzi do miasta. W sensie, wiecie, to jest trochę logiczne, tak? Bo to nie jest kanał do miasta, tylko kanały pod miastem. Więc... No chyba ma to sens, natomiast ja na razie do kanałów nie chcę schodzić. Dobrze, już wiemy, że tam na razie się nie idzie. Sprawdźmy na szybko, czy czegoś nie ma jeszcze tutaj, oprócz tego rzecznego mirtu. Tam mogę wejść na górę, tu też w teorii mogę wejść na górę. Tam jest roślina lecznicza, niech będzie. Ale czy to wszystko? Nie wiem. O, witam cię serdecznie. Nie lubię cię bardzo. Ale trzeba przyznać, że wyglądacie całkiem ładnie. Nie, nie bij mnie. Jezu! Całkiem fajny mają model postaci. Dobra, to już wiem, gdzie jesteśmy. Tutaj ostatnio też nie właziłam, bo to był właśnie ten topielec. No to teraz już wiemy,
jak to wszystko się prezentuje. Zejdźmy na dół. Tylko może bez obicia sobie mordy. Super, udało się. Tam jest ta latarnia morska. No świetnie. Może się w kolejnym odcinku udamy po tą latarnię. Wiecie co, w sumie, z jednej strony, jak też tutaj jestem, moglibyśmy spróbować spod tego ognistego jaszczura tam ukraść im tą sieć. Tylko ja się kuźwa boję, że jestem tutaj trochę za wcześnie. Chociaż z drugiej strony, jesteśmy w stanie pokonywać te duże topielce. Jesteśmy w stanie pokonywać jaszczurki. Z tym, że tylko jaszczurów ognistych nie możemy pokonać. No nie wiem, zobaczymy. Chciałabym się zapytać o tą sieć. Czy tutaj ten gościu będzie w stanie mi pomóc? Duncan. Widzę, że nie za bardzo. No ale to jakiego innego rybaka ja mam niby? Wiecie, nie przychodzi mi nikt inny do głowy, bo oni tutaj łowią. No ale widzę, że chyba powinno. No dobra. W sumie tutaj też... O fuck. Nie chciałam tego dzika w winie. Dobra. Dobra, elo, trudno. Zjadłam. Zmarnowałam, niech będzie. Trzeba odpowiadać za swoje czyny. Także... No, tutaj jest ten rybak, którego musiałam zabić, bo był idiotą. To co? Może spróbujmy tą sieć podkraść. Sprawdźmy to zadanie jeszcze raz. Gorące piaski. Czerwone jaszczury zajęły miejsce odpoczynku rybaków z bursztynowego wybrzeża. Duncan poprosił mnie o odzyskanie wytrzymałej sieci, którą tam zostawili przed wypłynięciem w morze. Powinienem udać się na zachodni kraniec plaży i się za nią rozejrzeć. Północ, południe, wschód, zachód, tak. Wiecie co? Te topielce będą mi sprawiać potem tyle kłopotów. Zajmijmy się tymi dziadostwami. One już nie stanowią takiego zagrożenia jak wcześniej. Więc może i warto pokonać je. Chociaż wydaje mi się, że tą plażę dobrze by było, żebym sobie czyściła poza odcinkiem. Ła, no jakim prawem dostałam. Widzę, że muszę tego topielca non stop łoić po prostu. I to jest najlepsza taktyka na te gówna. No dobrze, no to w takim razie będę tak robić. Tylko gorzej, że tam jest drugi. Ja bym wolała go klepać z dala od jego kumpla. Wiecie, zawsze też możemy je wprowadzić do wody. Natomiast to też jest ryzykowne. Dobra tam, no. Co ja będę się martwić? Wyciągnę go jak najbliżej. Dobra, nie będę się patyczkować. Albo może i powinnam się patyczkować. Bo jak na złość gra postanowiła mi ciąć. Ała, ale mi zaraz pierdolnie, nie? O, jednak nie zdążył. Fajnie. Nie lubię ich bardzo. Nie znoszę ich. Zjedzmy coś, co nam odnowi większość życia. Kurde, myślałam, że dostanę więcej, a tutaj wychodzi na to, że już całkiem... Ile ja mam życia jako bohater? 266. Kurde, wygląda jakbyśmy mieli więcej, ale może mi się tylko wydaje. Dobra, ale może uda się zrobić zadanie z tymi piaskami. Tutaj nie było żadnych muszli do otwierania. Nie za bardzo. Tam jest jedna muszla obok tego topielca. No, to niech będzie. Dawaj, panie topielcu, proszę cię. Dobra, nie będę się patyczkować. Ała. Gdzie mój kryt? Mogę prosić? Mogę prosić o kryta? Ach. Ja wiem, że to się da zrobić bez straty HP. Ale kurde, nie chce mi się. Nie chce mi się, wiecie, w taktykę iść non-stop. To tak jak przy biciu ścierwojadów. Można je zabić bez HP, straty. Ale kurde, no, non-stop ta cofka i cios, i cofka, i cios. To jest męczące.
Nie wiem, ile może mi ta jaszczurka zadać obrażeń. Natomiast nie zadała mi wcale. Wybaczcie, że tutaj jest taka ścina, ale to nie moja wina. Tam jest ta wytrzymała sieć. Okej, tam jest jedna jaszczurka taka ognista. Dobra, to ta sieć to jest w ogóle żaden problem. Byleby wyciągnąć sobie tą jaszczurkę. Chociaż dobra, widzę, że są tam dwie, ale ta sieć jest w takim miejscu, że jestem w stanie ją zdobyć normalnie. No. Jest tam też łowisko. Ała. Ojej, dobra. Trzeba było się wyleczyć albo nie kozaczyć i byłoby dobrze. Okej, no super, fajnie. Kolejne wczytywanie i będziemy lecieć dalej. Tam jest sieć. Ogniste jaszczury to w ogóle nie jest przeciwnik dla mnie. Przynajmniej na aktualny stan rzeczy. Nie wiem, czy to zadanie w ogóle powinnam robić teraz, czy później. Ale no z drugiej strony, no nie ma tam nie wiadomo czego, tak? Jaszczury ogniste można ominąć. To nie jest pierwszy raz, kiedy w grach typu Gothic mamy ognistego jaszczura i po prostu, no, staramy się nie wejść w interakcję z nim. Wiecie co, ja się jednak wyleczę, zanim ta jaszczurka do mnie podejdzie. Niech będzie ten wywar. Bo dostanę sporo HP. Witam cię, pani jaszczurko. No i to się nazywa bicie. Dobra, ta sieć gdzieś tutaj jest w okolicy. Tam jest ryba. Tu jest wytrzymała sieć. Mamy ją. Tak po prostu. Dobra, to wiecie co? Spadamy stąd. Ewentualnie sobie jeszcze skorzystam z łowiska. Bo dlaczego by nie? Mamy jedną grubą. Muszę znowu sobie w ogóle przyjrzeć ekwipunek i pootwierać ewentualne rzeczy. Tak samo te muszle, żebyśmy te zadanie z perłami mogli zrobić. Ogólnie, wiadomo, jeżeli chodzi o te perły, to mogliśmy non-stop wczytywać grę tak, żeby z każdej jakby muszli otwieranej wypadła nam perła. Ale sami wiecie, jak długo tutaj trwa wczytywanie w tej grze i wydaje mi się, że to byłoby kompletnie niepraktyczne. Tutaj też w ogóle te kraby łażą jeszcze. Ale wydaje mi się, że z nimi powinniśmy jeszcze zaczekać jednak, jeżeli chodzi o klepanie. Natomiast Duncan powinien być zadowolony. Gdzie on jest? Tu jesteś? Nie. Stary. A tu jesteś. Cześć. Hej. Mam twoją sieć. Już się bałem, że te bestie cię tam upieką. Dobra robota. Teraz będziemy mogli łowić bez obaw, że nie mamy żadnej zapasowej sieci. Weź te kilka drobiazgów, które znalazłem na plaży. Okej, co dostałam? Perełkę i otwierane muszle. Okej, ale widzę, że ty i tak mi nie pomożesz z moim problemem. To kto mi pomoże naprawić sieć? Nie mam pojęcia. To wiecie co? Zróbmy jeszcze tak. Wróćmy do miasta. Chociaż kurczę. Spróbujmy zrobić to otwieranie muszli teraz. Potrzebujemy jeszcze chyba 4 perły. Albo 3. Ile mam pereł i ile potrzebuję? Bo moglibyśmy jeszcze zrobić to zadanie na koniec. Mamy pereł 5, a potrzebuję, z tego co się orientuję, pereł 8. Perły wody. 8 pereł, dobra. No to otwierajmy te muszle. Mamy też te grube ryby, także skorzystajmy. 2 bryłki złota. Nic tu nie ma. Naprawdę? Może nic nie wydropić z grubej ryby? Stara moneta. Nic tu kuźwa, nie ma. Ale chujowy drop. Dobra, wczytuję się, bo to tak nie może być. Myślałam, że z grubej ryby może wyjść zawsze coś. A wychodzi na to, że gruba ryba została skonstruowana tak jak zwykła muszla otwierana albo ostryga.
Znaczy ostryga, bo są muszle otwierane i rogowe muszle, nie? To wygląda na to, że grube ryby są tak samo zrobione. To jest bez sensu trochę. To tak jakbyśmy mieli ciężki mieszek i okazałoby się, że z niego nic nie drobni, nie? To byłoby straszne. Dobra, to wiecie co? Może zajmijmy się najpierw jednak tymi muszlami. Bo to jest rzecz, która mnie jednak bardziej interesuje. W ogóle dostałam jakiś pasek. Pas awanturnika. Okej. Dobra. Gdzie mam te muszle? Grube ryby nie. Skręty nie. Stare monety. Też nie. Tu mamy muszle. Weźmy najpierw rogowe. Skała krystaliczna. Kwamaryn. No dobra, niech będzie. Perła. Dobra, jeszcze dwie potrzebuję. Siarka. Ostryga. Nic tu nie ma. No, nie denerwuj mnie. Nic tu nie ma. No stary. Skała krystaliczna. Siarka. Perła. Dobra, jeszcze jedna. Jeszcze jedna perełka mi jest potrzebna. Mamy wszystkie perły. Super. Dobra, to otworzę już te muszle do końca. Bałam się, że nam nie wydropią. Ale całkiem dobrze poszło. Kwarc. Czarna perła nawet nam wpadła. Dobra, chciałam piłę otwierać, wybaczcie. Nic tu nie ma. Nic tu dobra, nie ma. Otwieram. Akwamaryn. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Dobra, mówi się trudno. Wiecie co, skoro jesteśmy już obok i jesteśmy niedaleko, to zrobimy sobie troszeczkę dłuższy odcinek. Wpadniemy jeszcze teraz do tego gościa i oddamy mu te perły. Na szczęście łatwo się przeteleportujemy, bo tutaj mamy dosłownie teleport obok, przy kręgu i przeniesie nas prosto do niego, prosto do kaplicy Adanosa. Także przynajmniej to zrobimy. Widzę, że też już nastała noc w grze, także to też jest dla nas, można powiedzieć, informacja, że należy wracać do miasta, przynajmniej na noc, przespać się. Nie będziemy biegać po nocy. Jeżeli żaden quest fabularny tego nie wymaga, no to nie róbmy tego. Jednak, bo na YouTubie potem gorzej widać wszystko i w ogóle jest tak mech. Dobra, to tak. Zjedzmy sobie coś na manę. Coś na manę. Dobra, nie. Kurde, nie muszę. Miałam manę? A skąd? Nie wiem, ale zjadłam bez sensu rzecz. Witam cię serdecznie. Trudna kradzież. Wracając do twojej sprawy. Masz perły? Mam to, o co prosiłeś. Znakomicie. A teraz wynocha. Nie chcę zmarnować kolejnych pereł. Może mógłbym zostać. Obiecuję, że nie drgnę z miejsca, dopóki nie powiesz, że skończyłeś. A nie będziesz się odzywać? Ani słówkiem. Dobrze. Wrzuć perły do kadzi z wodą, a potem odsuń się. Okej. Okay. No to poczekajmy na efekt. Sprawdzimy, co tam to da. Ciekawi mnie, czy możemy mu przerwać i wtedy on będzie chciał od nas więcej pereł. Ale może nie będę tego sprawdzać, co? Poczekajmy po prostu, aż on to skończy. No i stary. A co mówi mi dziennik? Perły wody. Kobus pozwolił mi zostać przy jego eksperymencie. Muszę wrzucić perły do kadzi z wodą. No dobrze. No to czekajmy. Ogólnie, moi drodzy, to wydaje mi się, że powoli mogę się już z wami żegnać na dzisiaj. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja będę już za niedługo montować dla was ten materiał, tylko poczekamy, aż to zadanie się skończy. I co, i w kolejnym odcinku zajmiemy się zadaniami, myślę, że pobocznymi jeszcze troszeczkę. Honor robotnika chciałabym zrobić.
Wiecie co, sprawdzę sobie w Soluti to zadanie Powiew Północy z Gardem, czyli jakie miejsce by mu odpowiadało, to wtedy się tam po prostu przejdziemy, jeżeli to będzie miejsce takie dosyć na nasz poziom, bym powiedziała. I powinno być wtedy też dobrze, ale zobaczymy. I tak to pójdziemy prawdopodobnie do Gildii Kupieckiej, zobaczymy jak będzie to wszystko wyglądało. To znaczy, czy... jakby to powiedzieć, czy nam się anuluje to zadanie z dołączeniem do straży, czy będziemy mogli je robić równolegle i potem wybrać, do kogo dołączamy. Może tak to działać, żebyśmy zdobyli więcej expa. Nie wiem, czy mogę mu przeszkodzić, natomiast... Widzę, że umiesz siedzieć mogłam. Cicho. Jak? Udało ci się? Tak. I miałem na tyle szczęścia, że udało mi się wyprodukować całe 2 sztuki. Niesamowite. Niby to woda, a zachowuje kształt sfery. Sam jestem zaskoczony. Wyglądają pięknie. Moje perły wody. Trzeba przyznać, że rzeczywiście robią wrażenie. Nie rozumiem tylko, po co je w ogóle stworzyłeś. Chciałeś nową błyskotkę? Myślisz bardzo krótkowzrocznie. Perła to tylko test. Zacząłem od czegoś tak małego jak perła, by sprawdzić, czy w ogóle jestem w stanie nadać wodzie odpowiedni kształt. Mówiłeś, że dla magii nie ma rzeczy niemożliwych. Dla magii nie. Dla mnie tak. I jak się okazuje, byłem w stanie tego dokonać. To co dalej? Wodna kula armatnia? Dalej nie wiem, po co zaklinać wodę w sfery. Wbrew pozorom, z tą kulą armatnią to nie jest zły pomysł. Odpowiadając na twoje pytanie, wyobraź sobie, co jesteśmy w stanie osiągnąć, gdybyśmy mogli zrobić zapas wody niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy. Zapas dla rolników, którym doskwiera susza. Zapas dla oblężonych miast, których studnie zostały zatrute. Dziś jest to mała, śliczna perełka. A kto wie, może jutro uda mi się stworzyć gigantyczną sferę, która ocali setki istnień. Rzeczywiście, teraz to ma sens. Dobrze, że to dostrzegasz. Możesz sobie jedną zatrzymać na pamiątkę. A teraz uciekaj. Mam wiele pracy. Kula armatnia. Okej, dostaliśmy jedną perłę wody. Dobrze, moi drodzy, to już definitywnie koniec na dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Do kolejnych materiałów. Trzymajcie się i cześć.